先生 Javier Milley deklarował M M Miley się jako libertarianin, ba, nie tylko jako libertarianin, ale także jako anarchokapitalista, który a. postrzega państwo jako organizację mafijną, b. uważa podatki za kradzież i c. chce zredukować państwo do zera. Taka była jego deklaracja. Taki, taki był jego program, do którego sam się przyznawał. Jako źródła inspiracji wymieniał, zwłaszcza zanim jeszcze został wybrany mojego nauczyciela i mentora Maria Rodmarda, a także mnie. Z tego powodu, Czuję się upoważniony do poczynienia kilku uwag na temat tego faceta, który twierdzi, że ja byłem jego inspiratorem. Jego zwycięstwo było rzeczywiście sensacyjne. Sensacją jest również to, że został wybrany z takim programem. Ale. Jak wyjaśniał to już mój przedmówca Tony, sytuacja była taka, że w Argentynie mieliśmy hiperinflację, mieliśmy stagnację gospodarczą i rosnące zubożenie. Biorąc pod uwagę tę sytuację i jego talent showmana, który zdecydowanie ma w sobie pewne cechy błazenady, jego zwycięstwo w mojej ocenie wcale nie wynikało z tego, że Argentyńczycy zrozumieli i zaakceptowali ten program. Argentyńczycy są tak samo głupi lub mądrzy jak Niemcy, Anglicy, Amerykanie i tak dalej. Wszystko, czego chcieli, wynikało z tego, że czuli nadciągającą katastrofę i chcieli jakiejś zmiany, a ten facet obiecał im właśnie taką wielką zmianę. Powtórzę, nie wynikało to ze zrozumienia. Teraz po jego zwycięstwie miało miejsce kilka interesujących wydarzeń. Na całym świecie panowała wielka radość i podniecenie wśród libertarian. Otrzymał jedną nagrodę w Hiszpanii, drugą w Niemczech, kolejną w Czechach, a jako prezydent, który został wybrany, oczywiście otrzymywał różnego rodzaju zaproszenia do znanych organizacji. Pojechał do Davos i na wiele innych ważnych konferencji. Tam też wygłosił kilka płomiennych przemówień przed elitarną publicznością. Ci ludzie słuchali jego przemówień, ale możecie być pewni, że wchodziły one do jednego ucha i natychmiast wychodziły drugim. W libertariańskiej Galerii Orzeszków Ziemnych i tu przypis czytającego Galeria Orzeszków Ziemnych to grupa ludzi, których opinie nie są nikomu potrzebne ani nikt ich nie potrzebuje, ale oni i tak wyrażają swoje myśli. Galeria Orzeszków Ziemnych jest często porównywana do heklerów, ludzi, którzy odzywają się podczas występu, aby drwić lub przeszkadzać osobom mówiącym lub występującym. Zatem w libertariańskiej Galerii Orzeszków Ziemnych panowało rzecz jasna ogromne podniecenie z tego powodu. Czy kiedykolwiek można było sobie wyobrazić, że taki facet może wygłosić takie przemówienie przed tak elitarną publicznością? W przemówieniach jego nie było nic szczególnego. Takie przemówienia wygłaszano już tysiące razy, i to w lepszy sposób przez innych ludzi. Jedyna różnica polegała na tym, że teraz było. Inna publiczność. Oczywiście nigdy nie zaprosiliby mnie do Davos, żebym wygłosił przemówienie. Możemy długo czekać, zanim się to stanie. Nigdy nie zaprosiliby Rodbarda do wygłoszenia takiego przemówienia, ale oczywiście ja też mogłem z łatwością wygłosić takie przemówienie, a Rodbard mógłby wygłosić setki takich przemówień. Za kilka minut wyjaśnię, dlaczego myślę, że ludzie tego słuchali ale tak naprawdę nie przejmowali się zbytnio tym co Milei powiedział poza tym patrząc wstecz ale uwaga jeszcze tego dokładnie nie sprawdziłem podniosłem wrażenie że podczas swojej kampanii wyborczej wydawał się bardziej antyetatystą a teraz podczas przemówień które wygłasza już jako prezydent kładzie nacisk bardziej na to że jest antysocjalistą a nie na to że jest antypaństwowcem ale tego nie sprawdzałem Nastąpiła jednak niewielka zmiana tonu i akcentów. Cała ta sprawa przypomina mi trochę zamieszanie, jakie mieliśmy, gdy Obama otrzymał Nagrodę Nobla, zanim jeszcze miał szansę zabijać ludzi lub ich mordować. Teraz oczywiście było to w kierunku przeciwnym, ale znowu wszystkie laury i nagrody zostały przyznane, zanim cokolwiek milej zrobił. W tym sensie pomyślałem, że istnieje pewna odkrywcza paralela między fenomenem Obamy a fenomenem Milei. Teraz jest więc oczywiście czas na ocenę. Ta ocena, którą przedstawię, jest oceną z dość dalekiej perspektywy. Nie mówię po hiszpańsku. Byłem w Argentynie wiele lat temu, ale nie jestem osobą nieznającą się na Argentynie. Oczywiście, jak wszyscy libertarianie, byłem podekscytowany całą tą sprawą. To wspaniałe, cudowne. Życzę mu samych sukcesów w jego przedsięwzięciu. Ale nigdy nie byłem seksy cheerleaderką w tej grupie. Myślę, że w tym celu jestem zbyt długo w tego typu biznesie. Zbyt wiele widziałem wielkich obietnic, a potem ogromnych rozczarowań. Były też znaki, które wyczułem od samego początku, które sprawiły, że byłem dość sceptyczny i podejrzliwy wobec Javiera Milei. Może opowiem o niektórych z tych rzeczy nieco później, czyli o tym, Jakie dziwne rzeczy się tam działy. Teraz, jeśli spojrzymy na jego osiągnięcia, to po pierwsze sprawy wewnętrzne. Owszem, zniósł regulację czynszów i kilka innych regulacji, ale w żadnym wypadku nie wszystkie. Nadal istnieją regulacje cen, na przykład w przypadku ubezpieczeń medycznych. Zliberalizował prawo pracy i zlikwidował część subsydiów, ale bynajmniej nie wszystkie. Uchwalił różne deregulacje, a także doszło do kilku prywatyzacji, ale znowu nie aż tak wielu. Zamknięto niektóre politycznie poprawne ministerstwa, ale dużą część personelu po prostu przeniesiono do innych departamentów. Owszem, była pewna liczba osób, które zostały zwolnione ze służby publicznej, ale bynajmniej nie wszyscy. Wielu z nich zostało po prostu przeniesionych z jednego pokoju do drugiego. Niektóre podatki zostały obniżone, ale inne podatki zostały podniesione, na przykład na paliwo i import. Były też podatki nawet nowo wprowadzone. A przecież pamiętamy, że podatki, jak mówił Milei, to kradzież. Owszem, budżet państwa wykazał nadwyżkę, ale nadwyżka ta nie doprowadziła do obniżenia podatków. Nadwyżka pozostaje w rękach rządu i jest dalej wydatkowana przez rząd. Zrównoważenie budżetu osiągnięto nie tylko poprzez cięcia wydatków, ale także poprzez podniesienie podatków. Nie było też czegoś takiego jak decentralizacja władzy, która jest bardzo ważnym składnikiem libertariańskiego światopoglądu. Trzeba of, of libertarian, libertarian dać więcej władzy prowincjom, miejscowościom, ale nie. Jego program polega na centralizacji władzy i ograniczeniu autonomii różnych argentyńskich prowincji. Tak więc moja ocena polityki wewnętrznej jest taka, że wszystko jest dobrze, wszystko jest ładnie, jestem za tym, ale to nie jest wstrząsające. To raczej reformy bardziej w kierunku, no powiedzmy, Regana czy Thatcher, ale w kategoriach programu anarchokapitalisty to absolutnie nic wielkiego. Przejdźmy teraz do polityki pieniężnej, która jest jeszcze bardziej ważna. Milei obiecał, że zlikwiduje bank centralny. Zdał sobie sprawę, że największą władzą, jaką mają rządy, jest monopolistyczna władza nad produkcją pieniądza. Gdyby tego nie mieli, musieliby polegać tylko na opodatkowaniu. A jeśli musisz polegać tylko na podatkach, to bardzo trudno jest znaleźć niezbędne pieniądze na pokrycie wszystkich wydatków rządowych. Pamiętamy też, że Ron Paul, którego program w Stanach Zjednoczonych był znacznie mniej radykalny, przynajmniej jeśli chodzi o rozmowy, zdawał sobie sprawę, że musi skończyć z Fedem, że to jest największy program. Koniec Fedu. Ale umilej nie. Bank centralny nadal istnieje. Inflacja owszem spadła, ale w ujęciu rocznym. Jak mówił mój przedmówca Tony, nadal wynosi 250% czy coś w tym stylu. To jest ogromna inflacja. A przecież obniżenie inflacji nie jest wcale takie trudne. Po prostu trzeba zamknąć bank centralny i przestać drukować więcej pieniędzy, a wtedy inflacja spadnie w ciągu tygodnia. Tak więc bank centralny nadal tam jest, a inflacja spadła. W ostatnich miesiącach ponownie obserwowaliśmy gwałtowny wzrost podaży pieniądza. Tak więc, drukowanie pieniędzy przez argentyński bank centralny trwa w najlepsze. A ponadto, o czym prawie nikt nie wspomina, ogromne ilości złota zostały wysłane z kraju i nikt nie wiedział dokładnie ani nie wyjaśnił szczegółowo, dokąd to złoto trafiło i w jakim celu odbywała się ta. Wysyłka tego złota z Argentyny. Argentyńczycy należą do tych ludzi, którzy mają do dyspozycji. Najwyższe kwoty dolarów na mieszkańca. Z powodu wysokiej inflacji w, Ar w Argentynie ludzie przerzucili się z Peso na dolary. Pokombinowali i umieścili swoje oszczędności w dolarach. Zwykle w warunkach hiperinflacji, jak w takich warunkach inflacyjnych, Peso po prostu by zniknęło, a jego rolę przejąłby po prostu dolar. Like under inflationary conditions, just like the peso will simply disappear and the dollar will take over. Tak się jednak nie stało, a powodem była po prostu kontrola cen, jeśli chodzi o walutę. Oznacza to, że jeżeli kupujesz dolary za peso, musisz z tego tytułu zapłacić podatek. Jeśli chcesz, chcesz sprzedać dolary, aby dajmy na to zapłacić podatki w peso, musisz znowu zapłacić za to kolejny podatek. Ten reżim kontroli cen walut nadal obowiązuje, ponieważ z powodu przepisów o prawnym środku płatniczym jesteś zmuszony płacić podatki w PESO i nie możesz uniknąć tych kontroli walutowych, które dalej istnieją. Te kontrole walutowe to oczywiście okropny reżim. Hamują import, hamują eksport, zniekształcają całą gospodarkę. Dolaryzacja byłaby idealnym rozwiązaniem, które było proponowane przez różne osoby i przez samego Milei. Po prostu niech dolar i peso konkurują ze sobą na równych prawach. Możesz płacić podatki w dolarach, możesz płacić podatki w peso, możesz płacić podatki w euro, możesz płacić podatki w złocie, w czymkolwiek chcesz. Po prostu zamykasz bank centralny, nie będzie już więcej drukowane PESO i pozostawiasz rynkowi decyzję, w jakiej walucie ludzie płacą podatki. Jednak nic takiego się nie stało, a mówił, że zrobi to bardzo szybko. Teraz, jak widzieliśmy, nadal ma bank centralny. PESO jest nadal w obiegu obok dolara z istniejącą kontrolą cen. A zaufanie do istniejącego Banku Centralnego nie jest oczywiście w Argentynie zbyt wysokie. Personel, który jest tam zatrudniony, jest w zasadzie tym samym, który stworzył cały ten bałagan, z którego Milei niby chce Argentyny wydostać. Pan Caputo był byłym bankierem centralnym. Pan Sturznegger był głównym bankierem centralnym. Wszystkie te osoby studiowały w Stanach Zjednoczonych, wszyscy oni są keynesistami. Wszyscy oni służyli w różnych bankach i robili totalne bzdury, które ci wszyscy ludzie pochodzący z Ameryki robią, gdziekolwiek są wysyłani, aby naprawić gospodarkę w innych państwach. Jeśli więc chodzi o sprawy monetarne, to również nie jest to żaden sukces. Owszem, inflacja jest niższa, ale i tak wyższa niż w Turcji, a Turcja już pod tym względem jest katastrofą. Więc jak na razie nic wielkiego nie osiągnął. Można było zrobić o wiele więcej i znacznie szybciej. Nie może też być zaufania do banku centralnego z taką historią, jak historia Argentyńskiego Banku Centralnego. Nie można też ufać tym samym ludziom, którzy zostali u władzy. Kolejnym tematem, który w ogóle nie został poruszony, jest temat wojny, pokoju i spraw zagranicznych. Dla Mureja Rodbarda, dla Libertarian, to jest najważniejsza ze wszystkich kwestii kwestia wojny i pokoju. Każdy inny temat traci na znaczeniu w porównaniu z pytaniem, czy jesteś za wojną, czy jesteś za pokojem. Tradycyjny pogląd Libertarian reprezentowany na przykład w tym względzie przez Rona Pola, jest taki, że zajmujemy stanowisko kraju neutralnego. Nie wtrącamy się w sprawy żadnego innego kraju, a my jesteśmy. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że, kiedy patrzymy na świat, musimy być rewizjonistycznymi historykami i wiemy, że nasi władcy opowiadają nam błędne historie. Wydaje mi się, że światopogląd Milei jest mniej więcej tak samo wyrafinowany jak pogląd amerykańskiego absolwenta szkoły średniej jest zupełnie nieświadomie rewizjonistycznej historii. Wątpię, by kiedykolwiek poważnie przyglądał się Rodbardowi, mimo że często o nim wspomina. I z tego właśnie powodu nie jest uważany przez elity za zagrożenie, bo w polityce zagranicznej jest po prostu bystrym, miłym uczniakiem, który stosuje się do wskazówek. Najpierw udał się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zamiast wyrzec się długu mówi. Pacta sum servanda muszę zapłacić za umowę, które zawarli moi poprzednicy. Te umowy to nie są jednak kontrakty. Obligacje rządowe są spłacane przez opodatkowanie własnej populacji. Więc to nie jest umowa i nie musisz dotrzymywać takich umów. Powinien po prostu powiedzieć, głupi jesteście, że kupowaliście te wszystkie obligacje rządowe. Nie dostaniecie za nie spłaty. Jego rząd nie ma również obowiązku do spłaty zadłużenia wobec własnego banku centralnego. To ten tworzy pieniądze z powietrza. Trzeba to po prostu zignorować. Bank centralny już nie powinien istnieć. Milei powinien o to zadbać. I co więcej, nie powinien spłacać żadnego zadłużenia zagranicznego. Argumentacja Rodbarda byłaby taka: jeśli rząd nie spłaci długu, to wtedy nikt w przyszłości nie będzie już na tyle głupi i nigdy nie kupi długu rządowego, ponieważ będzie miał świadomość, że nie zostanie on spłacony. Po prostu. To oczywiście zwiększyło również miłość do Milei przez międzynarodową elitę. On zamierza spłacić wszystkie swoje długi, a do tego dochodzi jakiś dziwny romans między Milei a wszystkimi instytucjami, które są odpowiedzialne za całe zło świata. On kocha Stany Zjednoczone, ale ja, kiedy mówię o Stanach Zjednoczonych, nie mam na myśli amerykańskich obywateli, mam na myśli rząd amerykański. Sprzymierza się więc z amerykańskim rządem. Rząd amerykański jest najbardziej imperialistycznym z istniejących. To najbardziej wojowniczy kraj, jaki istnieje kraj, który sprawia kłopoty gdziekolwiek się tylko pojawi. To kraj, który zabija setki tysięcy ludzi. Nie ma więc bardziej niebezpiecznego rządu na świecie niż Stany Zjednoczone. Jeśli po prostu policzysz ludzi, którzy zostali zabici przez różne kraje, Stany Zjednoczone są zdecydowanie numerem jeden. Dlaczego więc Milei nie miałby po prostu powiedzieć, że pozostaje neutralny? Nie interesują mnie sprawy zagraniczne, po prostu opiekuję się Argentyną. Dlaczego mam kochać Stany Zjednoczone i dlaczego mam kochać Trumpa? Podkreślmy jego wielki podziw dla Trumpa, a przecież Trump to błazen. Trump jest narcyzem, Trump jest protekcjonistą, Trump jest również wojownikiem. Jak myślisz, skąd pochodzi broń, która trafia na Ukrainę, do Izraela i tak dalej? Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Milei kocha też Zeleńskiego, nazywa Zeleńskiego bohaterem wolności i dał mu medal. Nie, Zeleński to także zbrodniczy klaun, który poświęca ludność Ukrainy dla bezsensownej wojny. Dlaczego Milei tańczy na ulicach z Netanyahu, podczas gdy Netanyahu bombarduje gazę, zabijając w tym czasie setki tysięcy ludzi? Najbardziej przestępczą osobą, która obecnie włóczy się po okolicy, jest pan Netanyahu, a ten tańczy z nim na ulicach. A co to za reputacja? Czy my, libertarianie, chcemy czcić takiego bohatera, takiego kogoś, kto jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych, kto również chciałby wstąpić do NATO? Państwo wiecie zapewne, że Argentyna leży na północnym Atlantyku. Miley kupił też ogromną ilość samolotów ze Stanów Zjednoczonych. Jestem pewien, że dzięki temu zyskał tam wielu przyjaciół. Ba, wysłał nawet trochę broni na Ukrainę. Dość niedawno wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że armia Argentyny dołączyła do manewrów ze Stanami Zjednoczonymi na południowym Atlantyku. Ostatnio wygłosił przemówienie, w którym powiedział: Chcę mieć po prostu więcej, aby dać więcej władzy armii. Podwyżki wynagrodzeń dla personelu wojskowego zostały zwiększone. I nie tylko to. Powiedział, że armia powinna w przyszłości również wziąć na siebie zobowiązania wewnętrzne. Oznacza to, że powinna być używana do walki z terroryzmem, handlem narkotykami i tym podobnymi rzeczami. Chcę więc użyć armii przeciwko własnej ludności, a nie przeciwko zagranicznym agresorom atakującym Argentynę. Przecież żaden kraj od bardzo, bardzo dawna nie próbował zaatakować Argentyny. Wiem, że wielu ludzi porównuje go z jakimś standardowym politykiem i mówi, och, on jest lepszy niż wielu innych. I oczywiście, niewątpliwie tak jest. Ja też wolałbym go od wielu innych, bez dwóch zdań. Wolę Trumpa od Harris, chociaż uważam, że oboje są przestępcami. I oczywiście wolałbym też Milei od wielu innych. Ale z punktu widzenia anarchokapitalizmu, który jak twierdzi jest jego filozoficznym przekonaniem, wszystko co robi to jest jedna wielka katastrofa i nie mogę się zgodzić na robienie z niego w kręgach libertariańskich kogoś w rodzaju bohatera. On nie jest bohaterem. Okej, tak powinno być. To jest mój osobisty pogląd jako kogoś, kogo Milei wymienił, jako jedną z jego inspiracji i jako kogoś, kto znał Murraya Rodbarda, prawdopodobnie lepiej niż somebody, ktokolwiek inny z obecnie żyjących. Um, to osobisty pogląd kogoś, kogo on wymienił, jako jego drugą główną inspirację. Tak więc z punktu widzenia Rodbarda i Hoppego, nie, Miley nie jest bohaterem. Jest lepszy niż wielu innych gówniarzy, którzy plątają się dookoła, ale to tylko tyle. Dziękuję.